Pozwalam sobie niniejszym, kochani moi przyjaciele, na przesłanie wam mojej nowej baśni magicznej, przypowieści czy jakoś tak. Tytuł brzmi następująco. Każdy był kiedyś małym chłopcem, bo Alicja nie jedno ma imię. Przeszedłem przez 7 bram. Przez bramę wielkiej troski, bramę zrozumienia prawdy i bramę nauki cierpliwości, i bramę czułości i harmonii, bramę jedności mocy i bramę odrobiny cierpienia i w końcu bramę klarownego umysłu. A towarzyszyli mi moi przyjaciele. Eryk Lim, Zofia Kilo, Iwo Ogn, Monia Harm, Arek Pot, Aga Prze, Anka Przytul, Mina Roz, Aga Roz i Ada Ser. A stawali mi na przeszkodzie Nina Bazgra, Ada Blok, Leon Kame, Mania Grafo, Iwo Gros. I Kapan, Nina Patra, Nina Tarta i Erna Pasernika. Aż w końcu przekonałem się, że na moim morzu trzech łez nie ma wysp nieszczęśliwych. Bo kiedy w zatoce łzy pierwszej nie znajdziesz tej drugiej, a w zatoce łzy trzeciej nie ma tej pierwszej, to wędrując znajdziesz się w dolinie uśmiechu, z której widać górę wszelakiej radości, a z niej spływa potok niewybrednej myśli, płynący przez las nadziei, otwierający łąkę pełnej równowagi, do której przylega trzęsawisko kłopotek, a doń prowadzi źródło wstecznego momentu, tworzące jezioro wspomnień. Nieopodal znajdziesz studni spełnionego życzenia. A strzeż się, unikaj wejścia do pieczary ducha złego i groty wielkiej paskudy. A co lat 7 przy tej studni spełni się twe jedno życzenie, jeżeli umiesz powiedzieć: proszę, kocham, dziękuję. Bowiem wiele, wiele sekund temu, wielkich sekund, jeszcze przed czasem, wielki myśliciel rzekł: mam tylko 777 bardzo wielkich sekund jeszcze w zapasie. Przepowiedni, bo patrzę i widzę i mogę to po prostu zrobić. Stać mi na to. I jak pomyślał, tak uczynił. A zawsze miał w swoim wielkim gabinecie tremo, czyli lustro, w którym odbijała się cała jego postać. I tylko on się w tym lustrze odbijał. I on sam i jego 7 cudownych światów, tak wielki, że jedynie on sam to pojmował. A co dalej? Spokojnie. Wielki myśliciel stanął przed lustrem. Co zobaczył? Wielką otoczoną kulistą tęczą, w środku której było pełno drgających, świetlistych gwiazd. Wyczuć można było pulsowanie, dostrzec wielkie oko. To był puls wielkiej energii. Było to wszystko bardzo, bardzo piękne. Wielki myśliciel po prostu tak zwyczajnie wzruszył się i spadła wielka łza, ożywiła tęczę. Ta tęcza zaczęła się rozszerzać, falować i w rezultacie tremo pękło, rozdrabniając się na wielokroć
777 odłamków, a zaraz potem spadł rzęsisty deszcz i w każdej jego kropli był odłamek lustra. Cząsteczki zaczęły wirować i wtedy powstała nasza planeta, a na niej my i w końcu ja, a woda to życie. A ja mam w sobie tę kropkę z kawałeczkiem lustra, zawierającą odbicie wielkiego myśliciela. Teprze to narodziny to cud, może trochę zabolone, też szkoda. Jestem człowiekiem, teraz jestem małym chłopcem, ale już wiem, jaki będę, gdy dorosnę, bo mam swojego anioła stróża, który pozwolił mi na darowanie każdemu z was piórka ze swych skrzydeł. Powodzenia.